Piątek 29 października. Witam Was drodzy serdecznie i pozdrawiam z Katowic. W pierwszej księdze Kronik w 29 rozdziale 11 wierszu czytamy: Twoim Panie jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. A w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków w 16 wierszu: Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. W śpiewniku Chwalmy Pana, który przygotował świętej pamięci ksiądz biskup Tadeusz Szurman, znajdujemy taką pieśń: Panie, do kogóż pójdziemy dziś? I dalej: U Ciebie jest uleczenie, u Ciebie jest uzdrowienie, u Ciebie jest zagojenie, u Ciebie jest objawienie, u Ciebie jest oświecenie, u Ciebie jest zrozumienie, u Ciebie jest wyzwolenie, u Ciebie jest zmartwychwstanie, u Ciebie jest zbawienie. Przyjm nasze uwielbienie. Ty sam powiedziałeś nam: proście o co chcecie, Adam. Zbliżamy się do końca miesiąca, do święta Reformacji. I jesteśmy zachęceni przez autora listu do Hebrajczyków, żebyśmy przystępowali do tronu łaski, żebyśmy przystępowali do Chrystusa, bo tak jak pytał autor pieśni za apostołem Piotrem: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz klucze żywota wiecznego. My uwierzyliśmy, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Także i my, myśląc już powoli o święcie Reformacji, chciejmy zwracać się do Chrystusa, naszego jedynego Zbawiciela, naszego jedynego pośrednika. Bo do kogo innego pójdziemy? U kogo innego możemy odszukać, odnaleźć Bożą miłość, łaskę, zbawienie, przebaczenie, te wszystkie elementy, o których mówił autor pieśni? U Chrystusa znajdujemy wyzwolenie z naszych grzechów. To Chrystus swoją śmiercią i zmartwychwstaniem darował nam wieczne życie i zbawienie. Nie mamy innych pośredników. Nie potrzebujemy innych pośredników, bo jako Boże dzieci, usprawiedliwione, odkupione, darowane dzięki darowanemu w Chrystusie zbawieniu, możemy wiarą zwracać się bezpośrednio do naszego jedynego pośrednika, do naszego jednego Zbawiciela, i życzę nam wszystkim, żebyśmy o tej prawdzie zawsze pamiętali. Żebyśmy nie szukali innych dróg, nie szukali gdzie indziej pocieszenia, wzmocnienia, upewnienia naszej wiary, żeby nasze duchowe oczy zawsze kierowały się w stronę Chrystusa, bo to On jest najważniejszy. On jest sednem, On jest naszym Zbawicielem i naszym Bogiem. Tego wszystkim Wam, drodzy, na ten dzisiejszy dzień życzę, żebyśmy zawsze i dziś też byli zorientowani na Chrystusa, na Jego miłość, na Jego przykład, żebyśmy Jego naśladowali w naszym życiu. Amen. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że w Tobie znajdujemy uzdrowienie, że w Tobie znajdujemy posilenie, wzmocnienie, że Ty nam dajesz życie, zbawienie, usprawiedliwienie, że Ty odpuszczasz nam nasze grzechy, że Ty zakrywasz je, oblekasz nas swoją sprawiedliwością i dzięki Twojej ofierze możemy przystępować do Boga bez pośredników, bezpośrednio zwracać się do Ciebie, zwracać się do naszego niebieskiego Ojca. Prosimy Cię, Panie, Ty sam prowadź nas przez ten dzisiejszy dzień. Ty sam dopomagaj nam, abyśmy zawsze pamiętali i byli wdzięczni w miłości za Twoje dary. Przede wszystkim za to, że Ty prowadzisz nas do Ojca i że z Tobą będziemy mogli się spotkać kiedyś w domu Ojca w Bożym Królestwie. Powierzamy Tobie nas, naszych bliskich. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i o Twoje prowadzenie na cały ten dzisiejszy dzień. Amen. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.